Witam państwa bardzo serdecznie. To jest program Miłoś Kłóczek. zaprasza drugi dzień w nowej oprawie i w nowym studiu. Dzisiaj już wszystko dopięte na ostatni guzik bez żadnego zarzutu. Dziękuję też za słowa uznania w przypadku naszej nowej oprawy. Cieszę się, że państwu się podoba, bo to wszystko dla państwa i dzięki państwa wsparciu. Gościem specjalnym, pierwszym gościem mojego programu były wicepremier, były szef Resortu Obrony Narodowej Dzisiejsze w Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie premierze, obserwujemy cały czas z dużym napięciem i niepokojem sytuację powodziową w naszym kraju. No, pytanie, czy to jest pytanie w ogóle zasadne? Czy można byłoby uniknąć skali tej tragedii, gdyby władzę dzierżyła inna formacja? Jak najbardziej pytanie zasadne. Oczywiście teraz koncentrujemy się na pomocy powodzianom, pomocy poszkodowanym. Ale widać, że rządzący kompromitują się codziennie tymi ustawkami, tymi odprawami, z których nic nie wynika. Oprócz chaosu, jaki zaprowadzają poprzez te sprzeczne komunikaty, jakie tam są podawane. Ale najistotniejsze jest to, że wczoraj komisarz Unii Europejskiej do spraw właśnie zarządzania kryzysowego stwierdził, że 10 września do państw Unii Europejskiej została przekazana prognoza pogody. Zawierająca ostrzeżenie. I w związku z tym to był czas, który należało wykorzystać, żeby zabezpieczyć mienie, dobytek ludzi, którzy mieszkają na terenach zagrożonych. To był ten złoty czas. I ten czas został zmarnowany, zlekceważony, bo albo Donald Tusk nie wiedział, że taka prognoza pogody została przesłana. Do Polski albo zlekceważył, zignorował, bo kiedy w piątek, 13 września mówił, że prognozy nie są alarmujące, nie są takie, które by spowodowały, że należałoby podjąć działania, no to jest błąd karygodny. W konsekwencji doszło do śmierci ludzi, w konsekwencji doszło do strat. Mienia i to znaczących strat, to są straty porównywalne ze stratami, jakie miały miejsce po powodzi w 1997 roku. Zresztą też jest druga analogia. Wówczesny premier Cimoszewicz również w sposób arogancki opowiedział, że ci, którzy się nie ubezpieczyli, ponoszą konsekwencje właśnie swoich czynów. To trzeba, taką wypowiedź. Wodzimierza Cimoszewicza należy postawić na jednej szali z wypowiedzią Donalda Tuska o tym, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. No i 2010 kolejna skandaliczna wypowiedź prezydenta, w tym wypadku Komorowskiego, który no, rozłożył ręce i powiedział, że woda ma to do siebie, że spływa z gór to prawda. głównej rzeki i nazwał tak tę te, te rzekę Bałtykiem. To prawda, chociaż pamiętajmy, że zarządza, za zarządzanie kryzysowe odpowiada Oczywiście, premier. No, ale to pokaże lekceważący stosunek osób na tak szczeblu najwyższym. Wyższym szczeblu władzy, tak jest. Do zwykłego obywatela. 10, 10 września od 10 września płyną te komunikaty do instytucji państwa polskiego wskazujące na zagrożenie dużą falą powodziową i, i złe warunki atmosferyczne. Trzy dni później premier mówi, że nic się nie wydarzy. Zresztą przypomnijmy tę wypowiedź pana premiera Tuska. Chciałbym od razu powiedzieć na początek, te prognozy, które też łączyliśmy się z prognostykami, te prognozy nie są przesadnie alarmujące. Nie są przesadnie alarmujące. Wczoraj pan premier udzielił wywiadu siłowo przejętej telewizji polskiej. Nie wycofał się z tych słów. Powiedział, że dzisiaj w zasadzie powtórzyłby by te słowa, nie przeprosił, nie żałuje. On nigdy nie przeprasza. Tak, rzeczywiście, brnie, brnie dalej w tą sytuację, która powoduje, że konsekwencje zostaną wyciągnięte. Kiedyś zostaną wyciągnięte konsekwencje, dlatego że tu chodzi o życie ludzi, tu chodzi o zdrowie ludzi, tu chodzi o mienie. O dużej wartości, które zostało zniszczone. Przecież teraz, kiedy mówią rządzący, że przeznaczyli najpierw jeden, potem dwa miliardy złotych, to przypomnijmy, że skutki finansowe, zarówno powodzi w 1997 roku, jak i w 2010, to było kilkanaście miliardów złotych. Tu trzeba zacząć działania. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt specustawy. ustawy. Złożyliśmy ten projekt do Marszałka Chołowni. Taki projekt, który by gwarantował realne wsparcie dla poszkodowanych, bo twierdzenie, jak mówi Donald Tusk, że do 200 tysięcy złotych. Wsparcia dla tych, którzy stracili dom, no to jest jakaś kpina. Twierdzenie, że otrzymają wsparcie do 100 tysięcy złotych ci, którzy stracili mieszkanie czy też budynki gospodarcze, to kolejna kpina. To powinno być realne wsparcie, takie, które umożliwi odbudowanie domu czy, czy też remont mieszkania. Tylko, panie premierze, ja nawet szczerze nie, wiedzę, nie wierzę w te 200 tysięcy złotych na odbudowę domu, to jest bardzo ogólny komunikat, nie zawierający szczególnych, specyficznych informacji i wytycznych co do tego, jakie kryteria należy spełnić, żeby właściwy organ uznał, że dom został doszczętnie zniszczony, że te 200 tysięcy wpadnie w ręce właściciela takiego gospodarstwa domowego, bo zaraz znajdzie się kruczek prawny, który wykluczy dziesiątki tysięcy beneficjentów albo pomniejszy te pule 200 tysięcy do 50 tysięcy. I człowiek, który stracił dom. Naprawdę w przypływie szczęścia otrzyma być może 50 tysięcy. To prawda, oczywiście to, to prawda. Do tego jeszcze, jeszcze raz warto to powiedzieć. Do tego by nie doszło, gdyby nie zlekceważyli rządzący prognoz pogody, które przestrzegały przed takimi konsekwencjami. W Czechach nie zlekceważono tych prognoz pogody. Komisarz Unii Europejskiej powiedział wprost publicznie wczoraj w Parlamencie Europejskim, że takie prognozy, takie ostrzeżenia zostały do Polski skierowane. To był ten złoty czas. Czas, który należało wykorzystać do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, czas, który należało wykorzystać do tego, żeby uporządkować sytuację, żeby wzmocnić zabezpieczenia związane właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa. Kiedy dziś chwali się wicepremier, minister obrony narodowej, że 16 tysięcy żołnierzy jest już na miejscu, to ja pytam, a dlaczego tych 16 tysięcy nie było tydzień temu? Wtedy, kiedy były właśnie te alarmujące prognozy pogody, dlaczego zlekceważono zagrożenie? Ja zapytam jeszcze o coś innego. Być może nie pan powinien to pytanie usłyszeć, ale pan piastował takie funkcje jak szef Resortu Spraw Wewnętrznych, szef Resortu Obrony Narodowej. Najtragiczniejszym skutkiem tej powodzi jest śmierć człowieka. Tych śmierci jest już więcej. To nie jest jeden człowiek, to jest kilka osób oficjalnie. Nieoficjalnie natomiast komunikaty i informacje w mediach społecznościowych od ludzi, od różnych samorządowców wskazują, że osoby zaginione można liczyć w dziesiątkach. Być może można powiązać te zaginienia ze śmiercią. Dlaczego dzisiaj nie ma żadnego prawdziwego, zweryfikowanego źródła, żadnej informacji ze strony rządu o potencjalnej liczbie ofiar śmiertelnych? Ile osób mogło zginąć? W tym żywiole. Myślę, że dlatego, że Donald Tusk, jak rozumiem, jego urzędnicy zamykają dostęp do informacji. Przykładem tego koronnym jest fakt, niewpuszczania na posiedzenia otwarte dla mediów przedstawicieli Telewizji tak, Republika. Bo tam takie pytanie nie pada. Tam takie pytanie nie pada, dlatego że ci, którzy wchodzą, pytań trudnych nie zadają. A Telewizja Republika zadałaby takie pytanie, należy takie pytania zadawać. Kiedy dziś można było się zapoznać z informacją w sieci, że internauta, który ośmielił się krytycznie ocenić działania rządu, Zostały mu postawione zarzuty, a jego post na Facebooku został usunięty. No to też jest kolejny przykład domykania systemu. Ja zwracam się do mieszkańców, wszystkich tych, którzy są na terenach, tych właśnie, które zostały dotknięte. Tą katastrofą, żebyście Państwo nie dali się zastraszyć, żebyście Państwo dokumentowali to, co się dzieje, żebyście Państwo dokumentowali to, co się dzieje, bo to jest ważne. To, to jest panie niezwykle ważne. Pan apeluje do ludzi o odwagę cywilną, natomiast sam Pan wywołał temat, co może spotkać obywatela, który ma tę odwagę i informuje opinię publiczną, że są złodzieje, są szabrownicy, którzy. Próbują wzbogacić się na nieszczęściu innych. Bardzo proszę, wysłuchajmy fragmentu. To chyba sztab kryzysowy i tam komendant główny policji, który mówi, co spotka mężczyznę, który poinformował, że w jego miasteczku dochodzi do rabowania domów zniszczonych przez powódź. Niestety również chciałbym poinformować o dezinformacji, która dzieje się w przestrzeni medialnej, zarówno na portalach społecznościowych, jak i w samej sieci. Jeden z takich przykładów to jest na profilu Kłocko ukazała się taka informacja o treści, której w Lądku i Stroniu miały grasować szabrownicy. Oczywiście była to informacja nieprawdziwa. Tą osobę już zatrzymaliśmy i wspólnie z prokuraturą będziemy ją w dniu jutrzejszym rozliczać. Tu będzie Artykuł 172 Kodeksu Karnego, czyli utrudnianie akcji ratowniczej. Panie premierze, no, to, znaczy to jest państwo przemocowe. Komendant główny policji mówi, że będzie rozliczał razem z prokuratorem człowieka, który poinformował, że w jego mieście dochodzi do kradzieży. Bo pan komendant, rozumiem, w ciągu kilku godzin zweryfikował, że tam żadnych kradzieży nie ma, no a człowiekowi teraz mają grozić zarzuty, za które może iść do więzienia na 5 lat. No właśnie, straszą... Przepraszam, gdyby pan był ministrem spraw wewnętrznych, to on nadal byłby komendantem głównym? Straszą ludzi? Oczywiście nie, dlatego, że tu mamy do czynienia z no, taką formą, którą używa zresztą koalicja 13 grudnia. Pałą i uchwałą. Pałą i uchwałą i pokazówki. I pokazówki, i te odprawy, które mają służyć takiemu oto wizerunkowi, że jest dobry car Tusk i źli bojarzy, a więc tych bojarów tam przesuwa z miejsca na miejsce, do konta stawia, rzecznika prasowego... Ministra Klimatu i Środowiska odwołano. Nie, nie panią minister, która jest nieudolna, tylko właśnie rzecznika prasowego, dlatego że pani minister powiedziała o tym, że będą dla poszkodowanych kredyty przeznaczane. Nie wsparcie bezwzwrotne, tylko kredyty przeznaczane. Ale jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, że rząd Galicji 13 grudnia zlikwidował pełnomocnika. W sensie urząd, pełnomocnika do spraw dezinformacji. W rządzie prawa i sprawiedliwości minister Stanisław Żaryn pełni taką funkcję. Dezinformacja oczywiście jest faktem, jest faktem, ale skąd komendant główny policji ma dane, żeby ocenić, że ten wpis był? Dezinformacją. Nie, ale to w ogóle to komunikat komendanta głównego policji był następujący. Jeżeli zauważysz złodzieja i poinformujesz kogoś o tym, to postawimy ci zarzut. A no, właśnie. no to jest komunikat de facto szefa policji. A komunikat właściwy powinien być taki, jeżeli zobaczysz, że jest jakieś zagrożenie, kontaktuj się z policją. Tylko jest problem z tym kontaktem. Tak? Jest problem z tym kontaktem, dlatego że ludzie skarżyli się, że nie ma służb na miejscu. Ja nie mam pretensji do funkcjonariuszy policji. Broń Boże, do, do strażaków pożarnych. Oni wykonują świetną pracę. Ja mam pretensje do tych, którzy rozkazy wydają. Czyli znaczy, ja rozumiem to w ten nie sposób. Nie kierują służbami tak jak należy. Panie premierze, że szef policji otrzymał karteczkę z gotowym tekstem. Który miał po prostu przeczytać na sztabie kryzysowym, a ta karteczka przywędrowała z kancelarii premiera? W tych pokazówkach wszystko jest możliwe. W tych pokazówkach wszystko jest możliwe. Te pokazówki nie służą rozwiązywaniu problemów, tylko domykaniu systemu. Żeby żeby wizerunek się tylko zgadzał, żeby Donald Tusk w obłoconych butach był fotografowany. Swoją drogą, kiedy wchodzi niemalże wyważając drzwi, a po drugiej stronie okazuje się, że kto jest fotograf czy kamera? Kamera, która go nagrywa. Jaka niespodzianka, prawda? Ludzie informują, alarmują i skarżą się, że nie czują się nocą bezpieczni w swoich tak. mieszkaniach, domach i w swoich miejscowościach, bo prądu nie ma. Agregatów nie ma. Szabrownicy grasują, złodzieje grasują. Komendant mówi, że jeżeli ktoś się będzie skarżył, to pójdzie siedzieć i postawią mu zarzuty. Minister obrony narodowej Kośniak kamysz informuje, że wysłał dobrodusznie 800 żandarmów i chyba 500 przedstawicieli straży pożarnej do kontrolowania tych terenów, gdzie mogą grasować szabrownicy. Czy to jest ten możliwy limit? Czy nie możemy zaangażować większej liczby funkcjonariuszy w to, żeby pilnowali bezpieczeństwa na ulicach polskich miast dotkniętych powodzią w nocy? Problem polega na tym, że aparat państwowy nie działa, dlatego że jest błędnie dowodzony, błędnie kierowany. No, jeszcze raz powtarzam, że można było taką akcję przeprowadzić nawet nie tylko można, należało ją przeprowadzić dużo wcześniej, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Kiedy okazuje się, że w no, z tej stacji, która nie będę jej wymieniał z nazwy, która jest taka sprzyjająca obecnej władzy, skarży się mieszkanka Stronia Śląskiego. Że nie działa wsparcie, to, to wtedy burmistrz zostaje odsunięty od zarządzania kryzysowego i wysłany zostaje komendant Państwowej Straży Pożarnej. To też wygląda wszystko na ustawkę. No i, i ludzie zastępują aparat państwowy. Fantastyczni mieszkańcy, czy to Nysy, którzy uratowali swoje miasto przed wylaniem rzeki, czy też Ostatnio Oławy, czy, czy ostatnio, w ostatniej nocy Wrocławia. Bardzo dobrze to są postawy. Szlachetne to są piękne postawy, no ale jest aparat państwowy. Kiedy odchodziłem z urzędu ministra obrony narodowej, zostawiłem ponad 200 tysięcy żołnierzy. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę, było żołnierzy. To, mamy zasoby 95 ludzkie, tylko tysięcy. nie mamy procesu decyzyjnego uruchomienia. No, mamy tak? ustawkę we Wrocławiu hmm, służącą wizerunkowi Donalda Tuska, a potrzebni są ludzie, którzy będą realnie zarządzać hmm, normalnie w sytuacji. Normalnie przy tej skali nieprawidłowości i chaosu informacyjnego, bo to jest jakby przyczyna problemów chaos informacyjny, e, doszłoby do kilku dymisji, być może nawet e, premier no, po prostu powinien ustąpić, ale na pewno kilku ministrów, w tym e, minister Hanik Kloska i cały ten resort klimatu i środowiska. E, nic takiego się nie dzieje. Co więcej, stawiam tezę, że ogromna osłona medialna ten parasol medialny który został rozpostarty nad platformą obywatelską całym gabinetem i nad premierem Donaldem Tuskiem spowoduje niewpuszczanie republiki na konferencję premiera na sztaby kryzysowe, unikanie trudnych pytań i odpowiedzi spowoduje, że ta partia nawet nie poczuje tąpnięcia w sondażach i przejdzie suchą stopą po tej powodzi. Tylko nie żyjemy w Azji czy tam na, na wschodzie Europy. A jednak żyjemy w państwie, w którym ludzie są przyzwyczajeni do tego, do swojej wolności, osobistej wolności. I sądzę, że te strachy, które tutaj są formułowane przez reżim Donalda Tuska, no to, to, to tylko strachy. A ludzie będą się domagali sprawiedliwości, będą domagali się tego, żeby aparat państwowy działał, żeby, żeby funkcjonował, żeby wsparcie nadchodziło. I oni nie są w stanie zamknąć internetu, bo to jest po prostu w dzisiejszych czasach niemożliwe w Polsce, w Europie jest to niemożliwe, chociaż będą próbowali ograniczać, tak jak ten przykład, o którym mówiliśmy. Ale problem leży też głębiej. Ze względu na to, że co legło u przyczyn tej katastrofy, z jaką mamy wciąż do czynienia? Oczywiście brak reakcji w stosownym czasie, o czym już mówiliśmy, mimo tego, że prognozy były, że Komisja Europejska przestrzegała przed konsekwencjami, ale jeszcze głębiej dwie przyczyny, takie zasadnicze, fundamentalne. Po pierwsze, religia klimatyczna. Ci, którzy Polską rządzą, są wyznawcami tej religii. Nie tylko w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale także w innych ministerstwach. No i po drugie fakt, że inwestycje, które są niezbędne do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Odry i zlewiska tej rzeki, znaczy mieszkańców terenów, Położonych przy, przy rzece Odra są interesami, które należy stawiać w pierwszym rzędzie. Tymczasem są stawiane interesy niemieckie, bo należy uregulować Odrę, należy doprowadzić do tego, żeby przywrócić żeglowność na Odrze. No ale to zagraża interesom niemieckim. A więc te dwie przyczyny. A więc, po pierwsze, re religia klimatyczna, po drugie, interesy niemieckie powodują, że ci, którzy dziś Polską rządzą, problemu nie rozwiążą. Problemu nie rozwiążą, bo to wymagałoby właśnie naruszenia interesów niemieckich i odejścia od religii klimatycznej i wybicia się na niepodległość. O tym będziemy rozmawiali już za chwilę w drugiej części programu, za chwilę politycy to ekoszaleństwo, ekoterroryzm, również Polscy ekolodzy, którzy mieli być werbowani przez niemieckie służby specjalne przez niemiecki wywiad aby bojkotować bud budowę zbiorników retencyjnych absolutny skandal za chwilę o tym porozmawiamy bardzo dziękuję pan premier mariusz błaszczak były szef resortu obrony narodowej dziękuję panu dziękuję